Italię. Pierwsze aktywizowanie skończone. Dębiński na pole karne. Kobylański do Szarpaka i gol! 1-0 dla Widzewa. Bramka trochę przypadkowa, ale najważniejsze, że padł. Strzelał Piotr Szarpak. Piłka odbiła się od nóg azerskiego obrońcy. I Hasanow nie miał nic do powiedzenia. A zatem po 5 minutach 1-0 dla mistrzów Polski. Nie miałby zapewne bramkarz Nevci kłopotów z obronieniem tego strzału. No ale w tej sytuacji nie mógł grać w baku. Pauzował za żółte kartki otrzymane w poprzedniej lidze mistrzów. Teraz trochę chaotycznie, ale cały czas pod bramkę Nevci widzę. Miążkiewicz, Kobylański 2-0. Nie było to dokładne podanie Pawła Miążkiewicza, ale ta piłka gdzieś znalazła się w pobliżu Andrzeja Kobylańskiego. Zdołał wyciągnąć nogę i umieścić ją w siatce, a zatem mamy 8 minutę meczu i Widzew prowadzi już 2-0. Andrzej Kobylański po grze prezesa Widzewa, jeśli Widzew awansowałby do Ligi Mistrzów, to Dębiński do Bundesligi nie odejdzie. Michalski znakomicie do Zająca i 3-0. Marcin Zając, reprezentant naszej młodzieżówki prowadzonej przez Edwarda Lorenza, również obecnego na trybunach, asystenta także selekcjonera pierwszej reprezentacji Janusza Wójcika. I popatrzmy, rozpoczęło się to wszystko od znakomitego prostopadłego podania Radosława Michalskiego. Środka dobrze zauważył, że więcej miejsca ma tu Maciej Terlecki. Terlecki teraz do Zająca, nie ma spalonego. Zając spokojnie może podciągnąć do pola karnego. Zając, Dębiński, 4-0. 25. minuta meczu, Jacek Dębiński strzela swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. A na razie do roli bohatera poczynań mistrzów Polski oraz sam młodziutki Marcin. Piłka pozostała w boisku. Siadaczka. No i to swoją lewą nogą dośrodkowanie i 5-0. A bramkę strzela swoją drugą w tym meczu Jacek Dębiński. Mamy zatem istny festiwal strzelecki. Nie wiadomo, na czym to się skończy. Być może będzie to jakiś rekord. I naszego futbolu trzeba by było szybko przejrzeć. Annały. Znakomite zagranie siadaczki do niepił. Bajo. Po raz kolejny bardzo dobrze, bardzo szybki Zając. Zając jeszcze zdołał odepchnąć rywala i teraz już Kurtian musi strzelić bramkę. Nie miał wyjścia Mołdawianin. 6-0. Czekaliśmy na tę bramkę w 6. 37 minut. Gdyby prowadzić punktację kanadyjską jak w hokeju, no to najwięcej tych punktów miałby chyba Marcin Zając. Bardzo dobry występ tego młodego piłkarza. W poprzednim sezonie nie miał może zbyt wielu okazji, by się zaprezentować. Był tylko rezerwowym, chodził na końcówki meczów. Teraz z całych sił dowodnić Franciszkowi Smudzie, że należy mu się miejsce w ataku. Michalski do Boguszki. Wyciszkiewicz. Ponownie Michalski. Szymkowiak do Bajora. Szukają miejsca inni piłkarze Widzewa. Próbują zmieniać pozycję. Bogusz. Na razie ta piłka wędruje po obwodzie. Bogusz. Kurtian. Terlecki.
Terlecki, dobra, wydawało się wymiana piłki z Dębińskim. Szansa dla Nepci. Ale zwolnił tempo Huseinow, nie zagrał do żadnego z wybiegających napastników. Przez moment nieporozumienie Kurtiana z Szymkowiakiem. Kurtian do Zająca. Świetna wymiana Zająca z Dębińskim. Zając i rzut karny. Rzut karny, będzie okazja do strzelenia siódmej bramki i to jeszcze czy wydawało mi się, że sędzia bułgarski chciał pokazać żółtą kartkę Azerowi. Skończyło się jednak tylko na karnym. Kibice domagają się, aby bramkę strzelał Arkadiusz Onyszko, żeby wykonywał ten rzut karny. Zobaczymy. Nie, ostatecznie chyba Piotr Szarpak. Nawet przed meczem, kiedy żartowano, jak będzie wysoki wynik, to kto będzie strzelał? Podobno ten Krzyk Muda stwierdził, że właśnie Onyszko. Ale gdy doszło to do czego, jednak Piotr Szarpak. Czy wykorzystają tę szansę? Lewa noga i gol! 7-0! Dla Widzewa w 25 minucie gry po przerwie. Hasanow rzucił się w tę samą stronę, wpłynęła piłka, ale mocny strzał Szarpaka i siódmy gol w tym spotkaniu dla Widzewa, drugi pełniącego dziś obowiązki kapitana drużyny Piotra Szarpaka. No a jakby na to nie patrzeć, zrób jakby asystował przy bramce Zając po obowiązku. Ten zagranie Michalskiego niedokładne. Rydzajew, dobrze Wyciszkiewicz, Kurtian, Szarpak i 8-0. A Piotr Szarpak staje się najskuteczniejszym piłkarzem tego meczu. To już jego trzeci gol. Błąd Junusowa. Szarpak tylko już musiał technicznie podbić piłkę nad bramkarzem i to się udało. 8-0, około kwadrata do zakończenia meczu, a zatem być może ta granica 10 zostanie osiągnięta. Zobaczymy, na razie